Zaprosiłam Państwa, aby przekazać informacje na temat wyroku, który zapadł w ostatni piątek. Chodzi o sprawę, o sprostowanie spowództwa mecenasa Piotra Łebka. Zapewne niejednokrotnie również Państwo słyszeli o tym, jak prezes wodociągów Ireneusz Jaki mówił, że rozprawi się z czasem na Opole w sądzie, że publikujemy jawne nieprawdy. Na pewno Państwo wiedzą i doskonale pamiętają, że od wiosny tego roku w zasadzie opisujemy sprawę, kwestie związane z tak zwaną aferą Jakiego. Publikujemy między innymi, czy publikowaliśmy między innymi treści, informacje dotyczące mobbingu. Te informacje zostały później w bardzo podobny sposób opisane także przez inne media, media ogólnopolskie, chociażby TVN24. Te informacje zostały również potwierdzone przez dwa niezależne raporty, w tym raport Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast akurat mecenas Łebek, były przewodniczący Rady Nadzorczej WIG, nie prostował, czy nie składał wniosku o sprostowanie tych informacji. Do redakcji Czasu na Opole wpłynął wniosek pana Łebka o to, abyśmy opublikowali, no, naszym zdaniem, zupełnie alternatywną wersję zdarzeń właśnie pana mecenasa, a sprawa dotyczyła nienależnie pobranych świadczeń, czyli sposobu tak naprawdę wypłacania sobie pensji, wypłacania sobie wypłaty przez zarząd WIG, czy też Radę Nadzorczą WIG, i tego dotyczył wniosek pana mecenasa Łebka. Jako redakcja odrzuciliśmy ten wniosek i oczywiście pan mecenas Łebek skierował sprawę do sądu. I tutaj chciałam podkreślić, że sąd bardzo szczegółowo przyjrzał się tej sprawie. Zwykle sprawy o sprostowanie są rozpatrywane na jednym posiedzeniu sądu. Doskonale o tym wie chociażby TVP3 Opole, rządowa telewizja, która przegrała z zakładem komunalnym sprawę o sprostowanie. Publikowała nieprawdę już na pierwszym posiedzeniu. Sąd przyznał nam rację. Wyrok zapadł taki, że TVP to sprostowanie powinna opublikować. Natomiast tutaj odbyły się w sprawie pana Łebka, w kwestiach dotyczących szeroko rozumianej afery Jakiego, odbyły się 4 posiedzenia, dopiero na 4 posiedzeniu został opublikowany wyrok. No i sąd oddalił wniosek pana Łebka o sprostowanie. Chciałabym również zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu sąd pisze między innymi, czy też zauważa, że w efekcie sprostowania mogłoby dojść do naruszenia dóbr osobistych osób, których powód wymienił z imienia i nazwiska w swoim sprostowaniu, co świadczy o tym, że tak naprawdę to sprostowanie nie odnosiło się bezpośrednio do faktów publikowanych przez Czas na Opole. Te fakty nie zostały w żaden sposób podważone. Natomiast w tym sprostowaniu, czy w treści tego materiału, którego żądał opublikowanie pan Łebek, on przedstawiał swoją wersję zdarzeń, czym mógł narazić dobra osobiste osób trzecich, o czym pisze sąd. A więc podsumowując, reasumując, w piątek zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Opolu, który oddala wniosek o sprostowanie, a temat dotyczy, sprawa dotyczy szeroko rozumianej afery Jakiego, którą opisujemy w Czasie na Opole od wiosny.